dokonuje lalki reborn, czyli można powiedzieć substytuty dzieci. Coś, co z kawałka winylu przeradza się w lalę przypominającą do złudzenia prawdziwe niemowlę. Myślę, że tutaj diabeł tkwi w szczegółach, czyli każda żyłka, naczynko, wybroczynki, wszystko coś, co nie jest takie oczywiste, lalkowe, płaskie, to jest mile widziane u takiej lalki, bo zbliżają właśnie do realizmu, do porównania z prawdziwym małym człowieczkiem. Powody posiadania tych lalek są przeróżne. Tak naprawdę od kolekcjonerek poprzez służby ratownictwa medycznego, szkoły położnicze, ale też aż po zadania terapeutyczne, czyli dla kobiet, które cierpią na różnego rodzaju nerwice, depresje lub są po stracie dziecka lub po poronieniu. No, mamy ogromną potrzebę przytulania czy bycia przytulaną. Myślę, że taka lalka może być dobrą formą jakby pracy z traumą pod jednym warunkiem. Pod takim, że no, te lalki nie zastępują nam realnego życia. 3 lata temu byłam w ciąży. Było to na krótko przed moim ślubem. Niestety po jakichś 6 tygodniach od tego radosnego wydarzenia poroniłam i długo nie mogłam się pozbierać. Chodziłam do psychologa, chodziłam do psychiatry, brałam różne leki, ale tak nic to nie znaczy nic. Jak lalka przyszła i już otrząsnęłam się z szoku, że wygląda jak żywa, był tak do bólu identyczny jak niemowlę. Mam wrażenie, że jakby patrzyłam na lalkę, a w głowie miałam to dziecko, które się nie narodziło. Więc no, bardzo różne emocje wywoływała ta lalka, nie zawsze pozytywne. I wprowadziłam sobie właśnie taką rutynę później, że zajmowałam się nim jak prawdziwym dzieckiem, że go przebierałam. Minęło kilka miesięcy i w zasadzie powoli odchodziłam od tych zwykłych czynności, które do tej pory robiłam regularnie. Nagle już tak zdarzyło mi się na przykład nie przebrać kilka dni lali, czy już tak nie nosiłam jej często na rękach. Po prostu jakby zaczynałam odczuwać, że nie jest mi to już potrzebne. Dlatego stwierdziłam, że sprzedam lalę i niech komuś pomoże. Ja na co dzień już o tym nie myślę, że poroniłam. Udało mi się nie zapomnieć, w sensie wyprzeć to z głowy, ale nie wracać do tego. Często klientki i opisują mi swoje historie życia i często bardzo traumatyczne i od razu jak gdyby znam powód, dla którego tworzę lalkę i to mi też bardzo pomaga przy pracy, bo ja odpowiednio też skupiam się i odpowiednie emocje jakby wkładam w tą lalkę. Także lalka pomogła już, tak, że spełniła swoje zadanie, że bardzo mi dziękują.